Kanał Niebajki zaprasza do wysłuchania krótkich opowiadań Marii Stabrowskiej pod tytułem Legendy o świętych. Święty Malch. Pochodził z Azji, z Syrii. W bardzo młodym wieku zamieszkał tam z pustelnikami w Puszczy Kalcyjskiej, ale niedługo tam oddawał się modlitwą i rozmyślaniu. Umarł mu ojciec, więc postanowił jechać do domu dla otrzymania należnego mu spadku. Ponieważ czasy były niespokojne, bandy Saracenów grasowały bezkarnie po kraju. Przyłączył się do karawany złożonej z kilkudziesięciu ludzi. Niestety, nie uratowało go to. Saraceni napadli na karawanę. Ograbili ją z pieniędzy, kosztowności i zapasów żywności, a młodych zabrali do niewoli. Święty Malch wraz z jedną zamężną kobietą dostał się jako niewolnik do zamożnego poganina. Pracując ciężko, obmyślał możliwość ucieczki. Długo czekał na wykonanie tego zamiaru. Gdy zdarzyła się oczekiwana sposobność, zabił dwa wielkie kozły i zdjął z nich skórę. Swej towarzyszce niedoli polecił przygotowanie żywności. Sąsiad owego poganina wyprawiał huczne wesele i zaprosił go na nie z rodziną. Ubrawszy się wtedy strojnie, w orszaku licznej służby wyruszyła cała rodzina na ucztę. Tego tylko czekał święty Malch, gdy noc zapadła, przekradając się pod ścianami i murami, przemykając się wśród drzew, dotarli do rzeki, niosąc skóry na plecach. Tam wsiedli do tych skór i przeprawili się na drugą stronę rzeki, jadąc z biegiem jej i wybierając piaszczyste wybrzeże. Samo to przeprawienie się na skórze zamiast łódki przez głęboką, wartką rzekę było samo w sobie już cudem. Wysiadłszy na brzeg, szli przed siebie po nierównej drodze pełnej wyboi. Podróżowali przeważnie nocami, dnie spędzali w jaskiniach i szczelinach, których nie brak było w tej górzystej okolicy. Trzeciego dnia usłyszeli za sobą tentent i obejrzywszy się, struchleli. O kilkadziesiąt kroków od nich pędziło dwóch jeźdźców. Był to ich pan ze sługą. Obejrzeli się bezradnie. Przed nimi czernił się otwór jaskini, w której mogły się znajdować dzikie zwierzęta. Za nimi goniła śmierć, bo gospodarz był panem życia i śmierci biednego niewolnika. Nie było czasu do namysłu. Wpadli do jaskini, wcisnęli się w zagłębienie i z bijącymi sercami czekali na dalsze wypadki. Niedługo czekali, bo do jaskini wbiegł pachołek ich prześladowcy. Wszedłszy z jasnego słonecznego światła do ciemnicy, nie dostrzegł ich, ale oni go widzieli dobrze, w smudze światła wpadającego przez otwór. Wychodźcie stąd, nędznicy, wychodźcie, dzieci śmierci. Pan wasz stoi przed jaskinią i zada wam ją niezwłocznie, boście na nią zasłużyli, krzyczał wyzywająco. Coś zamruczało w odpowiedzi. Coś poruszyło się. Olbrzymia lwica wypełzła z otworu z głębi pieczary i rzuciła się na niego. Bez jęku lub krzyku padł nieżywy pod jej pazurami. Biedni uciekinierzy przytulili się mocniej do ściany, jakby się chcieli wcisnąć w nią. Stali bez ruchu, bojąc się oddychać. Tymczasem pan ich, znudzony długim na pachołka czekaniem, wyjął miecz z pochwy i z głośnymi złorzeczeniami wbiegł do jaskini. Nie zdążył jednak użyć miecza, bo padł pod pazurami lwicy.
Długo i wolno ucztowała lewica. Smakując mięso ludzkie, porykiwała i oblizywała się z zadowolenia. A biedny święty Malch i jego towarzyszka stali bez ruchu, wciąż przytuleni do ściany, prosząc Boga o wybawienie. Zjadła wreszcie oba ciała. Oblizała się, ryknęła zwycięsko i ziewnęła głośno. Była najedzona. Małe lwiątko podpełzło do matki i wszedłszy na jej grzbiet, targało za sierść. Lwica strzepnęła je na ziemię i ująwszy zębami za kark, wyniosła z pieczary. Byli uratowani, bo mogli usiąść na ziemi. Nie mieli już dłużej siły stać. Gdyby które z nich poruszyło się było w obecności zwierzęcia, spotkałaby je niechybna śmierć. Dzień cały przesiedzieli w jaskini, bojąc się wyjść, by nie spotkać gdzie lwicy w pobliżu. Dopiero z nastaniem nocy wysunęli się z kryjówki. Księżyc świecił jasno, srebrząc polanę. Nie widać było nawet śladów lwicy, ale za to na polanie pasły się spokojnie dwa wielbłądy, ich pana i jego pachołka. Gdy podeszli do nich, zwierzęta przyklęknęły, jakby chciały powiedzieć: czekaliśmy tu na was, więc nie zwlekajcie, ale ruszajcie w drogę. Posiliwszy się zapasami, jakie znaleźli w workach podróżnych, ruszyli w drogę. Nie znali okolicy ani kierunku. Same wielbłądy ich wiozły. Kierował ich krokami Bóg. 10 dnia stanęli w obozie Rzymian i pod ich opieką dostali się do swojego kraju.